Siemanko, pokażę Wam glitcha na kopiowanie aut solo, glitch na kasę, ale też i można się glitchować do kopiowania aut od znajomych. No potrzeba, ten tor wyścigowy, ta przepustka, żeby tam móc wjechać, arena lub klub nocny i stamtąd będziemy wzywać jakiś pojazd. No i jeżeli kopiowanie solo, no to też potrzebny nam będzie salon gier z garażem, tu już auto do kopiowania, Easy Shock najlepiej i auta na straty i magazyn pojazdów. Teraz tak, wzywamy pojazd, no ja używam tu areny, no to wzywam pojazd z areny. RC Bandito. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, potrzebne będzie RC Bandito. I teraz tak, potrzebna nam będzie misja od Rona, Simona czy Geralda, no to ja dzwonię do Simona, wkręcę na akcję. Przyjdzie zaproszenie, to wsiadamy do naszego pojazdu i klikamy tam. Tak jakbyśmy chcieli wjechać na ten tor wyścigowy i będzie wybór wjeźdź z innymi graczami lub wjeźdź w pojedynkę. Na tym zostajemy i przechodzimy na mapę. I tak, wsiadam do auta, klikam ten kwadrat, klikam A, żeby X, żeby wjechać na tor, tu zostaję. Teraz otwieramy mapę, odpalamy obojętnie jaką misję z mapy, ten niebieski znaczek i tu spamujemy, żeby potwierdzić ten komunikat i tamten drugi, żeby wjechać z innymi graczami, czyli spamuję. Potwierdziłem obydwa, bo była animacja wjazdu. Czyta nas do lobby, jak najszybciej opuszczamy. Czyta nas do lobby tej akcji, którą odpalaliśmy, to jak najszybciej opuszczamy. Jak zobaczymy naszą postać na tym torze wyścigowym, wyciągamy od razu telefon, przyjmujemy to zaproszenie, po które dzwoniliśmy do tego Simeona. I jak zobaczymy, że nasza postać jest w samochodzie, klikamy Options i przechodzimy na kup karty Shark. Mówię z wyprzedzeniem, bo to no, trzeba w miarę szybko robić. Czyli tak, tu chwilę czekamy, niech mnie tam załaduje. Jest ładowanie. Pojawia się Wam postać, od razu telefon w górę. Przyjmujemy to zaproszenie od Simeona. Zobaczymy się w samochodzie. Dajemy options, online, kup karty Shark, wchodzimy i tu klikamy raz kółko lub B i cofamy autem pod bramę wyjazdową. I cofamy, tu nie klikamy nic. Wczyta nas do tej misji od Simeona, też ją od razu opuszczamy. Jesteśmy już zgliczowani bez minimapy. Teraz zwyczajnie wsiadamy do samochodu, opuszczamy ten tor wyścigowy, no i jedziemy tam, skąd go wzywaliśmy ten pojazd. Jeżeli klub nocny, no to do klubu nocnego, jeżeli arena, tak jak ja, no to wracam nim do areny. I tam wjadę do areny, będę miał ten obraz pod mapą, te błyski. No, zwyczajnie wysiadam, wzywam RC Bandito, opuszczam RC Bandito, już jestem zgliczowany do kopiowania aut od znajomych. Czyli tak, wracam, arena. Wysiadam. Teraz wzywamy sobie RC Bandito przez ekwipunek. No i opuszczamy te RC Bandito. No i tak jak mówię, tu już jesteśmy zgliczowani do kopiowania aut od znajomych. Możecie się tam udać na krzyżówkę i sobie od ziomka kopiować auta. A jeżeli teraz chcecie kopiować sobie auta solo glitch na hajs, no to potrzebujecie ten magazyn pojazdów. Tylko tu najlepiej nie używać już pojazdów osobistych, albo pojazd ulicy, albo zarejestrujcie się w Securo Surf, używajcie Buzarda. I teraz tak, udajemy się do magazynu pojazdów.
wchodzimy tam na piechotę i przez chwilę nasza postać będzie niewidzialna w naszym pusty, musi być pusty, znaczy nie, generalnie to macie na pewno tam pojazdy, ale wy zrespicie się w pustym magazynie pojazdów. Przez chwilę wasza postać będzie niewidzialna. To jest inna metoda niż tam z tym autobusem imprezowym, bo najpierw trzeba go mieć. Jeżeli ktoś go nie ma, musi skopiować od kogoś, przepchnąć go do biura, tam kurwa wyjechać, wjechać, dołączyć do kogoś, iść na kreatora, wrócić na sesję, a tu wszystko robi się na jednej sesji, bez żadnego autobusu. Teraz tak, byliśmy niewidzialni, pojawiliśmy się, wychodzimy na zewnątrz i musimy niestety wrócić do na ten tor wyścigowy. To ja mówię, nie używamy żadnych pojazdów osobistych, ewentualnie Buzard, Securo, Surf lub auto z ulicy. Tutaj też wchodzimy na piechotę i będziemy wzywać obojętny jaki pojazd, który oczywiście da radę wezwać do tego na ten tor wyścigowy. Z obojętnie jakiego garażu. Najlepiej to ten, to ja mówiłem na początku, darmowe LG jest w salonie gier, to wezwijcie darmowe LG, bo tutaj tylko to jest potrzebne, żeby wyciągnąć opcję tuningu na zewnątrz. Dzwonię do mechanika, wzywam to darmowe LG z salonu gier. You need something, huh? When you ride? Let me know. I'll bring it by. No trochę trwa to gliczowanie się, ale kopie później już robicie auto nawet chyba co minutę. Dobra, i tu zwyczajnie wsiadamy tylko do tego LG, klikamy te opcje, żeby opuścić tor wyścigowy, czyli kwadrat i kółko, i tu spamujemy krzyżyk w prawo. Tu spamuję krzyżyk w prawo, aż mnie wciągnie, żeby tuningować mój pojazd. Bang. W tym aucie jeszcze nie zmieniamy nic. Zwyczajnie wychodzimy z menu tuningu po otwarciu. Teraz już tylko lecimy do swojego klubu nocnego robić sobie kopię. Najlepiej, tak jak mówię, no, Securo, Surf, Buzard. I lecimy już teraz kopiować sobie autka. Nie nagrywałbym tego, no ale skoro można to wykorzystać do dwóch gliczy, bo do kopiowania aut od znajomych, jak i do solo kopiowania, a dawno nie było u mnie glicza na hajs, no to okazja była, żeby to nagrać. Dobra, wróciliśmy do... Dotarliśmy do salonu gier. Tu wsiadamy do auta na stratę. Te ładowania do tych budynków są dłuższe jak samo kopiowanie. Wsiadamy do auta na stratę, zwyczajnie dodajemy gaz, żeby wyjechać na zewnątrz. Auto zostawiamy na zewnątrz i wracamy z powrotem do salonu gier i tu już wsiadamy do auta, które kopiujemy. Zapomniałem na początku powiedzieć, że to kopiowanie wymaga od nas tablic iFruitowskich. Nie róbcie tu kopiowań na randomowych blachach czy na blachach od znajomego, bo się wpieprzycie na limity sprzedaży. Zapomniałem powiedzieć, sorry. No ale się poprawiam. Kto ogląda całe filmy do końca uważnie, to zajarzy. Dobra, teraz wsiadamy do auta, które kopiujemy. Klikamy zwyczajnie strzałkę w prawo. I wsiadam,
klikam w prawo. No i tu wystarczy w aucie cokolwiek zmienić. No, tak jak mówię, wymaga od nas tablic iFruitowskich, no to załóżcie sobie swoją tablicę iFruitowską. Zwyczajnie tam wyjść z menu tuningu. Teraz otwieramy interakcję, wchodzimy w pojazd, zwróć pojazd osobisty i odeślę nam już świeżutką kopię ENG. Zamiast Elegy mamy Easy. Teraz, żeby zrobić drugą kopię, robimy to samo. Siadamy do auta na stratę, wyjeżdżamy na zewnątrz, wracamy do tego garażu w salonie gier, wsiadamy do Easy, dajemy strzałkę w prawo, zmieniamy najlepiej swoje tablice, opuszczamy tuning, wysiadamy z auta, otwieramy interakcję, klikamy zwróć pojazd osobisty, mamy drugą kopię. Także jest to spoko glitch, można wykorzystać go do dwóch, tak jak mówiłem, do kopiowania aut od znajomych, czy do tego kopiowania solo, które pokazuję. Kto chce, może skorzystać. Pozdrawiam, elo.